Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Arka Gdynia jako klub zaoferowała uchodźcom z Ukrainy darmowe wejściówki na najbliższy mecz. Jak się okazało, nie wszystkim spodobał się ten szczytny gest klubu z Trójmiasta. Na social mediach pojawiło się wiele skrajnych komentarzy. Niektórzy kibice nie rozumieją, dlaczego uchodźcy z Ukrainy mogą wejść za darmo, a zwykli kibice muszą za to płacić. Arka Gdynia nie zignorowała tej reakcji i w bardzo dosadny sposób odpowiedziała. Na tyle dosadny, jednocześnie wzruszający, że postanowiliśmy to przytoczyć na naszym kanale. Posłuchajcie. Na twój dom spadają bomby. Giną twoi sąsiedzi i przyjaciele. Żegnasz się z mężem. On zostaje, by bronić miasta, w którym żyliście od 30 lat. Pakujesz do samochodu trójkę dzieci i najpotrzebniejsze rzeczy w kilku walizkach. Pies musi zostać, nie zmieści się. Jedziecie przez kilkadziesiąt godzin w strachu i niepewności. Nie wiecie, czy kiedykolwiek wrócicie. Czy dzieci zobaczą jeszcze ojca i psa. Nie wiecie, gdzie będziecie spać jutro. Tysiąc kilometrów dalej zatrzymacie się w obcym mieście. Trafiacie na salę gimnastyczną. Setki łóżek i osób, trzy łazienki. Mija dzień za dniem, wszystkie takie same. Strach i niepewność nie ustępują. Chcesz, żeby twoje dzieci choć na chwilę o tym zapomniały. W sobotę lokalna drużyna gra mecz, a one kochają piłkę nożną. Widzisz, że klub oferuje bezpłatne bilety. Cieszysz się, bo w portfelu masz tylko kilka banknotów. Sprawdzasz szczegóły w poście na klubowym profilu, a potem zerkasz na komentarze pod nim. Może automat coś źle przetłumaczył? Ale chyba nie, bo drugi, trzeci, dziesiąty komentarz są podobne. Czytasz, że jesteś tu na wakacjach all inclusive, że lokalni kibice nie chcą cię widzieć na swojej trybunie. Kolejnych komentarzy już nie czytasz. Mówisz dzieciom, że jutro wieczorem zostaniecie jednak w hali z setką łóżek i trzema łazienkami. W waszym hotelu na wczasach all inclusive. Polskich kibiców, którzy uważają, że należy się im bezpłatna wejściówka, prosimy o podanie danych w komentarzach pod postem. Przygotowaliśmy dla was specjalną pulę biletów na jeden z meczów. Wręczymy je wam w towarzystwie nastoletnich Ukraińców, którzy od kilku dni trenują w naszym klubie i chętnie opowiedzą, jak spędzili ostatnie tygodnie. Co sądzicie o tej sytuacji? Podoba wam się akcja i reakcja klubu? Zapraszamy do merytorycznej i pozbawionej agresji słownej dyskusji w komentarzach. Zostawcie proszę łapkę w górze pod filmem dla rozwoju kanału, no i skorzystajcie z kodu POLISHFANSTV, z którym dostaniecie aż 20% rabatu na wszystkie produkty w sklepie ofensywa.com. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w Pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.